Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o serwerze EU10, dlatego że on już niebawem startuje, no i mam tutaj kilka zadań co do tego serwera. Przede wszystkim powiedzieć wam, jak będzie moja gra wyglądała, jaką klasą zagramy, no i znaleźć ludzi do gildii, bo będziemy robić gildię, będziemy współpracować wraz z Symbusiem, zaraz oczywiście przejdę do szczegółów. No i tutaj wiadomo, z racji tego, że mam dość spore community, to na pewno dużo osób ode mnie będzie chciało ze mną zagrać, będzie grzybiło, no i właśnie głównie po to powstaje ten film. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać w komentarzu, czy planujecie grać na EU10. Jeżeli tak, to jaką klasą postaci, czy na grzybkach, czy bez grzybków. Jestem bardzo ciekaw i chętnie sobie poczytam. Szybka informacja co do mojej głowy, bo pewnie dużo osób to ciekawi, dlaczego jestem łysy i tak dalej. Ogólnie teraz bardzo dużo dzieje się na moim Twitchu. Na moim Twitchu streamy są praktycznie codziennie od godziny 17, jest bardzo dużo osób przez to, że są dropy i tak dalej, no i po prostu bardzo mocno ten Twitch w ostatnich miesiącach się rozwija, dlatego też dużo rzeczy właśnie dzieje się tam. No i właśnie, szybki skrót, mianowicie miałem 275 subskrypcji na Twitchu. Suby na Twitchu to są płatne subskrypcje, to nie jest coś takiego jak na YouTubie, że każdy może zasubskrybować za darmo i tak dalej. Tylko po prostu na Twitchu działa to w formie zapłaty, że ktoś może zasubskrybować za 20 bodajże złotych. No i miałem 275 subów, dużo osób tam giftowało te suby i tak dalej. No i byłem pewien, że po prostu niedługo się skończą, więc powiedziałem, że na 400 subów będę się golił na łyso. Brakowało 125, więc myślałem, że w życiu tego nie dobiję. No okazało się, że jedna osoba, swoją drogą tutaj Nodi z naszej gildii na EU8, postanowił dać 125 giftów, co swoją drogą jeszcze kosztowało go 2,5 tysiąca złotych. Bardzo dużo, no ale postanowił po prostu tutaj właśnie, no dobić te 400 subów, tutaj macie Nodiego. No i co za tym idzie, musiałem ściąć te włosy na łyso, zrobiłem to na streamie, są tam jakieś shoty, jest VOD z tego, dlatego też właśnie w tym momencie przez najbliższe tygodnie będę łysy. W skrócie, taka szybka informacja, nie będę się tutaj rozwodził, no ale tak czy inaczej właśnie... Tak jak wam powiedziałem, tutaj uprzedzając wasze pytania co do mojej łysiny, tak to wygląda, więc nie jestem w żaden sposób, nie wiem, chory czy coś takiego, broń Boże, po prostu generalnie no było wbite 400 subów, był wbity cel, no i musiałem to zrobić właśnie na streamie na Twitchu, bo powiedziałem, a ja słowa dotrzymuję, więc jest jak jest. Dobra, przechodzimy do EU10, no i co? Przede wszystkim, kiedy start tego EU10? Tego nie wiem, zakładam, oczywiście nie ma jeszcze oficjalnej informacji ani nic takiego, no ale wszyscy wiemy, że serwery europejskie startują co około półtorej miesiąca, więc ja zakładam mniej więcej połowę lutego. Także mamy jeszcze dużo czasu, ja zazwyczaj takie filmy nagrywam, jak już jest prerejestracja aktywna. No ale mówię, tutaj zbieramy sobie ludzi do gildii i tak dalej, więc taki film uważam, że powinien powstać odpowiednio wcześniej. Także myślę, że za około miesiąc, może nie cały miesiąc, to EU10 będzie startowało. Jest to oczywiście okrągły serwer, więc ja planuję tam grać long term, czyli po prostu na grzybkach, na tryhardzie, jak najlepiej potrafię. No i co za tym idzie, no po prostu będzie nowa seria na kanale i będziemy sobie tam cisnąć długo, długo do late game'u. No generalnie bez końca, że tak powiem. Raczej to będzie postać kolejna właśnie do kolekcji long term. No i teraz tak, co do mojej postaci, to na szybko tutaj powiem. Jeżeli chodzi o postać, to opcje są dwie. Z racji tego, że ja planuję robić coś takiego, że chcę grać każdą klasą postaci, no to patrząc na to, jakie mam tutaj klasy postaci, którymi gram na co dzień, brakuje mi tylko i wyłącznie Berka i Druida. Jeżeli chodzi o tego Berka na EU9, no to oczywiście wbiłem tu 152 level, głównie na streama grałem, no i już na tym serwerze więcej nie gram. Już postanowiłem to porzucić, no bo to była, tak jak wam wspominałem, postać na chwilę. No i teraz przychodzi EU10, no i wybory są dwa. Jest druid, o którym już pewnie wiecie, no i jest właśnie ten berek. To są dwie klasy postaci, których mi jeszcze brakuje, którymi jeszcze nie gram na żadnym serwerze long term, no i planuję właśnie którąś z tych klas postaci zagrać. I tutaj wybór należy do was. Pierwszy link w przypiętym komentarzu pod tym filmem to będzie link do ankiety na karcie społeczność i tam możecie zagłosować, czym gramy na EU10, czy właśnie berkiem, czy druidem. Miałem grać druidem, ten druid mi się podoba, ma fajną tą pasywkę, te walki są dynamiczne, dużo się dzieje, no ale z racji tego, że w tym momencie jest zbugowany i tak jakoś ochota przez te miesiące mi przeszła, bo ja, jak nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, grałem sobie chwilę druidem właśnie tutaj na EU4, no i mi się spodobał ten druid, mówiłem wam, że będę grał tym druidem niebawem, natomiast mówię, przez te miesiące ochota mi przeszła, no i teraz nie ukrywam, większą ochotę mam na berserka, natomiast wy zdecydujecie, wy po prostu wejdźcie sobie w ten link, mówię, pierwszy link w przypiętym komentarzu, no i tam generalnie...
możecie właśnie zagłosować, czy gramy Berkiem, czy Druidem. Ta ankieta wystartowała wczoraj wieczorem, czyli w czwartek wieczorem, no i na ten moment jest 950 głosów, 953 dokładnie, 68 osób zagłosowało na Berka, 32 na Druida, więc raczej ten Berek wygra, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze po tym filmie. Także będę grał najprawdopodobniej Berserkiem. Jeżeli chodzi o jakąś niespodziankę na start serwera, to pewnie będzie, to już wam mogę powiedzieć z dużym wyprzedzeniem, bo zawsze jest, więc no wiadomo, musicie śledzić kanał, zostawcie oczywiście suba z dzwonem, no generalnie, żeby być na bieżąco, wiadomo, o co chodzi. Natomiast tak jak wam powiedziałem, właśnie którąś z tych dwóch klas postaci będę sobie na tym EU10 grał. Seria long term, mówię, postać na długo, okrągły serwer, tak jak to mam w zwyczaju robić. Tyle do mnie, tyle co do mojej gry, tyle co do jakiegoś tam nagrywania odcinków i tego wszystkiego. Teraz sobie przejdźmy do gildii. O co chodzi z gildią, czy ja będę gildię zakładał i jak to będzie generalnie wyglądać. Gildia będzie nie założona przeze mnie, tylko przez Symbusia. Tutaj Symbuś przygotował taką ładną grafikę: Shadow Syndicate Neutral X Symbuś, dokładnie tak. Łączymy siły z Symbusiem, pewnie go możecie kojarzyć, ja wam polecałem jego gildię na EU9, oni grają też na EU8, grają też na EU6 bodajże. Jest to naprawdę doświadczona ekipa, dużo osób mają na Discordzie, bo mówię, na wielu serwerach grają. No i ogólnie Symbuś tutaj postanowił wziąć się na poważnie za ten projekt na EU10 i po prostu zrobić gildię głównie dla grzybiarzy. Oni tam mają jeszcze chyba gildię Eco Pay to Win, w sensie Eco Free to Play, oprócz tej dla grzybiarzy, ale te gildie, powiedzmy, mnie już nie interesują, ja w nich nie biorę udziału, ja się skupiam głównie również na tej Pay to Win. No i właśnie, postanowiliśmy współpracować z Symbusiem, generalnie założycielem gildii będzie Symbuś, ja będę tylko oficerem. No i ja będę, i w zasadzie robię to, pomagam bardziej od zaplecza. To znaczy, ludzi do gildii pozyskuję, wiadomo, mam dość duże community, nie ma co się oszukiwać, więc tutaj no głównie ludzie ode mnie będą tam pewnie. No i ogólnie tam jakoś, wiecie, pomagam ogarnąć tą gildię, jakieś tam swoje, powiedzmy, doświadczenie z EU8, bo to był serwer, który wyszedł niedawno. No i powiedzmy, mam jakieś tam doświadczenie właśnie na świeżo, jak się startuje na nowym serwerze z taką gildią pay to win i tak dalej, i tak dalej. Generalnie pomagam od zaplecza. I tutaj teraz prośba do was. Przede wszystkim wymagany jest Discord, bo generalnie no większość rzeczy dzieje się na Discordzie, więc wymagany jest Discord. Jeżeli nie masz Discorda, to go po prostu załóż i napisz do mnie, jakie są wymagania. Jeżeli ich nie spełniasz, to od razu mówię, nie pisz, bo szkoda twojego, szkoda mojego czasu, wiadomo, jak to wygląda. Wymagania na start serwera EU10, żeby się dostać do naszej gildii Pay to Win, to są minimum dwa duże pakiety, czyli te pakiety za 400, co daje na promocji, bo wiadomo, jak trwa prerejestracja, to od razu też jest promocja 20%, daje 7200 grzybów, bo tam jeden pakiet za 400 kosztuje 3600 grzybów. No i tak naprawdę tyle. Oczywiście wiadomo, pakiet startowy, no to jest takie obvious, to myślę, że nawet nie muszę mówić. Tak samo pakiet twierdzy, potem pakiet podziemi. No wszystkie te pakiety takie specjalne, które się dostaje na nowe konta, również są wymagane, to jakby oczywiste, bo one bardzo pomagają w progresie. Natomiast przede wszystkim właśnie minimum, to jest oczywiście takie absolutne minimum, dwa duże pakiety, dwa pakiety za 400, które dadzą łącznie 7200 grzybów. Jeżeli planujesz tak grać, jeżeli planujesz tyle grzybów zakupić na EU10, chcesz generalnie sobie pograć na tym serwerze, będzie to serwer na pewno mocny, z wieloma mocnymi gildiami, z wieloma mocnymi graczami, to po prostu napisz do mnie na Discordzie wiadomości prywatnej, ja tam cię dodam do Discorda gildyjnego, omówimy szczegóły, odpowiem na wszelkie pytania i generalnie udzielę wszystkich informacji, zanim do tej gildii dołączysz, jeżeli masz jakieś wątpliwości. Fajnie by było stworzyć po prostu, wiem, że będzie gildia na pewno międzynarodowa, dość mocna, wiem, że będzie gildia niemiecka, dość mocna, bo tam Sombej robi gildię, z tego co widziałem, Tuny robi gildię, Sombej pewnie międzynarodową, Tuny raczej bardziej niemiecką, więc wiem, że będzie kilka mocnych ekip, dość mocnych, no i fajnie by było stworzyć ekipę polską, w 100% polską, bo ta gildia, tak jak już wspominałem, chyba będzie polska, która jakoś tam z nimi postara się przynajmniej zawalczyć i zdobędzie jakąś wysoką lokatę. Tutaj też nie chciałbym, żeby ludzie z Polski po prostu się dzielili. Nie chciałbym, żeby powstały, nie wiem, 2, 3, 4 średnie gildie polskie, które tam, powiedzmy, będą pod koniec top 10, czyli będą zajmowały top 10, 9, 8 i tak dalej. Bo nie ma to sensu, po co Polacy mają walczyć jeszcze między sobą, jak mają naprawdę mocnych przeciwników z innych krajów do walki i mogą po prostu się połączyć w jedną gildię, mocną gildię i spróbować stawić im czoła. To jest taki mój apel do no, wszystkich tak naprawdę graczy, którzy planują grać na tym EU10, planują grać na grzybach, żebyśmy się po prostu połączyli i stworzyli jeden fajny, duży, mocny projekt. I tyle, i tak naprawdę tyle, więc tak to się prezentuje, tak to będzie wyglądać, taki jest temat gildii, taki jest temat mojej gry. Głosujcie na moją klasę
klasę postaci. Zobaczymy, co wygra. Raczej wygra Berek. Ja sam mam osobiście ochotę na Berserka, tu jeszcze dopowiem. Mimo że ten Berserk dostał nerfy i tak naprawdę no teraz jest dość kiepską klasą postaci, to pograłem sobie na EU9 tym Berkiem i mam ochotę po prostu pograć bardziej na tryhardzie i na poważnie, więc zobaczymy po prostu co z tego wyjdzie i jak to będzie wyglądać. Także mówię, głosujcie na moją klasę postaci i jeżeli kupujecie minimum dwa duże pakiety, czyli dwa razy po 400 zł, pakiet startowy, twierdzy i tak dalej, to piszcie do mnie na Discordzie, ja wam odpowiem i dodam was do gildii. To mówię, to są takie wymagania absolutnie minimalne, żeby do tej gildii się dostać. 800, nawet ponad 800, bo tam chyba dokładnie 860 zł na start, licząc jeszcze pakiet startowy i pakiet twierdzy. Natomiast no, co ja poradzę, no szukamy, chcemy zawalczyć o wysoki ranking, nie? Chcemy przynajmniej spróbować zawalczyć o wysoki ranking, więc jednak poszukujemy głównie grzybiarzy. Torki, ale akurat przyszedł kurier, musiałem zrobić cięcie. Tak czy inaczej mówię, no jest to gildia dla grzybiarzy, chcemy tutaj powalczyć o wysoką lokatę i to 7000 grzybów to jest takie no minimum, żeby cokolwiek zdziałać przez pierwsze dni. Tak więc no trzeba po prostu swoje wydać. Zresztą jeżeli chcecie walczyć o wysoki ranking, o jakąś tam topkę, jesteście grzybiarzami, no to tak jak mówiłem, to jest takie absolutne minimum. Tyle ode mnie tak naprawdę, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, piszcie w komentarzu, czy planujecie grać, tak jak mówiłem, na EU10, jaką klasą postaci i generalnie jak to u was wygląda, jakie są plany co do tego serwera, czy może w ogóle nie planujecie na nim grać, też jestem ciekaw, też napiszcie, zostawcie oczywiście kciuka w górę, suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!